Słuchajcie, lecimy z widzami, gramy, moi drodzy, Polarnej mapa. I dzisiaj ekspimy Lewiatana, czyli drona, którego chcemy jak najszybciej oczywiście wyekspić, tego drona jeżdżącego. I Lewiatan, moi drodzy, to jest dron, który może granatnik odblokować. Wtedy będzie naprawdę mocny. A Lewiatan jest tani, bo kosztuje 1800. Gdzie ty, kurwa, jedziesz? Kolego! Aha, no to super. On chce od razu tutaj jechać. Aha. Atakować cel A1. Mhm. Idziemy. Dobra, robimy tak. Jedno jest. Cieszę się, że jesteś. I... Luke Czorazy jest szefem od 6 miesięcy. Pozdrawiam. Pozdrawiam serduszko. Dziękuję bardzo, Luke Czorazy. I Pulkos, dziękuję. Walą czołgi. Ktoś wszedł i prawie wybuch. Pozdrawiam, dziękuję bardzo za pół roczku. Nasze jednostki przejmują cel Alfa 1. Cel Alfa 1 jest atakowany. Nasze jednostki przejmują cel Alfa 1. Zajebiście, stary. Amunicja, masz, poczęstuj się. Masz, poczęstuj się. Da, żeby mi czołgu nie ukradli. No ukradli mi jeden czołg, no. Idziemy na B2. Wrogi dron zwiadowczy nad wami. Dron zwiadowczy nad nami? Nasze jednostki przejmują cel Bravo 2. Leć, leć. Dobra, rozwalony dron zwiadowczy. O, ktoś pojechał. Cel Bravo 2 jest atakowany. Cześć. Załadujemy. Dobra. Gościu, co jest? Dobra, leży chłop. Dobra, spróbujmy na B1 iść. Chodźcie, biegniemy, chłopaki. Siemano, masz esse, mom essa, sine, kurwa. Czy jak to się robi? Jak się jest super essowym gościem, który jest super młodzieżowy i normalnie wszyscy młodziki szaleją. Essa, essa, rozumiesz? Essa, mam essa, ja, jada, Tak? Nasze jednostki przejmują cel Alfa 2. Ale Kongo, widzowie, wariaty, Kongo. Wariaciki. Kongo, Kongo. Daj spokój, wariacie. Ty to jesteś taki tygrys. Tygrysica. Nie ma litości, skurwysyn. Rzućcie sprzęt! A Essa Kongo, 100 biców lecisz! To kryształu, Essa Kongo, co tam? Atakować cel Bravo 2! Dobra. Musimy się podleczyć. Essa, wariacik. O! Zdrówko, moi drodzy, jak ktoś kawkę pije. Słyszeliście, że sierżant Bagieta, ten rudy taki, co nagrywał policjant na YouTube'a, odszedł z policji? Ale nie widziałem tego filmu wyjaśniającego jeszcze. Siema, Rafał Majka. Dobra. Okularki do IRL?
ty gadasz? Zaraz zobaczę. Dobra, jaki zasięg jeszcze możemy mieć? Nieduży. Dobra, siema Dawidek, siema Viper. Bo kierownictwo na komendzie mu się nie spodobało. Wjechałem, kurwa, czołgiem. Ciekawe, czy wjechałbym. O kurwa! Nie mam już. Tego nikt nie wymyślił. Dokładnie, Nagroda Nobla. Chodźcie na B1, chłopaki, wszyscy. Atakujemy. Tam jest w ogóle mój pojazd. On jeszcze żyje. Chodźcie, idziemy. A kurwa mać! Kamsik! Drużyna nie ma ze mnie pożytku? Gościu, zaraz zobaczysz, patrz! Pa teraz, pa! Robię nalot! Jeden Claymore tu. Drugi chłop tutaj. Potrzebuję sprzętu. Dobra. Tu się połóżmy. Trzymaj, podlecz się. I uwaga. Gdzie jest jakiś pojazd? Tu są naloty. Tu nie ma nic. Mephisto, to jest bardzo mocny wybuchowy. Artyleria hybrydowa, maksymalny promień. Czyli to jest to pół na pół daje tak pojazdom i tym. Okej. No to jeszcze zobaczymy zaraz. Czy będziemy chcieli, czy nie będziemy chcieli. Na razie będziemy musieli zrobić A2. Patrzę, czy tam jakiegoś pojazdu nie ma w oddali. Na A2. Jest! I na A2 jest pojazd. I teraz robimy tak, moi drodzy. Na A2 jest pojazd tu. Cel Alfa 1 jest atakowany. Jeszcze poczekajmy chwilę, bo nie jestem pewien.
chyba zaparkował. Chyba zaparkował na A2. Kurwa, i nie mogę teraz zrzucić. No i ciur, zagłuszyli mnie. No i nie mogę. Masz 500 widzów ponad, na S-ie. No i co z tego, że mam 500, stary? To ty jesteś, lubię grać. Co tam się dzieje, powiedz, u ciebie? Co się dzieje u ciebie? Co tam, co się dzieje? Co tam, co tam, jak tam? Co się dzieje u ciebie? Powiedz. Uwaga, drogi nalot. Odwrót, odwrót. Leży gość jeden. Dobra. Tutaj są we dwóch. A co to jest C2? C2. Zabity? Cel Bravo 1 jest atakowany. Jak tu zginę, no właśnie. I on teraz, dobra, i bumerang jest. I teraz poczekajcie, muszę teraz bardzo dobrze pośledzić, gdzie ten bumerang jedzie. Bumerang, a on wyciąga i on będzie chyba zrzucał na bumeranga, pokaż. Dobra, uwaga. Cel Alfa 1 jest atakowany. Dobra, oni zrobili tutaj zrzut. Z tego spawnu. Tutaj nie możemy być. Kurwa, dalej nie widzę. Dobra, idziemy dalej. Nie patrz się tu, kurwa. I czemu żeś tu kamsik strzelał? Dobra, ja idę do piwnicy, żeby jak najszybciej zrzucić. Uwaga, to chyba będzie gdzieś tu. O, jest. Gdzie on jest? Kurwa, nie ma czołgu. No dobra, to... Kurwa, mać! No i to jest właśnie taka robota, no i to jest właśnie to, ja wam mówiłem. To nie jest robota, to jest wszystko... A, idź, to jest ustawka. Jadę lewiatanem. C1, C2. Zobaczymy, co się wydarzy teraz. Alfa 1 jest atakowany? No to dobra, to chodźcie na Alfa 1. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Dobra. Ktoś jakimś dronem lata. Drony, nie drony. Wszystko będzie tutaj, moi drodzy. O, sprawdzony. Żuli ze sklepu wypędził? No bo nie można tak pić tą jadę. Co ty to myślisz, że co? To jest Rancho Wilko wyje? Idziemy zobaczyć. A już mam na skraju, to jest zasięgu.
Tu jest bardzo słaby zasięg. Gdzie jest ten helikopter? Aha. Dobra, musimy się wycofać. Tu nalot ktoś zwołał. Wojna helikopterów jest jakaś. Wojna helikopterów. Na grzybach emocje są zajebiste, co ty gada. A, zakłócił. Patrzcie, i teraz dron został zakłócony i ja nic nie ruszam. Podczas zakłócenia danego obszaru urządzenia elektroniczne, jak widzicie, szaleją. Tracę nad nimi kontrolę. Połączenie zerwane. O, widzicie? Zaraz przyjedzie BMP i mi go udupi. Nie mogę nic zrobić. Dobra. Nie mogę. Nie mogę pojechać za daleko. Mamy przewagę. Przejęliśmy bazę. Uwaga, drogi nalot. Aha. Nie mam amunicji. Skończyła się. Zajebiście, uciekam. Tu jest bombardowany teren. Wracam do bazy. Dlaczego ktoś mówi, bo ty teraz jeżdżę tym pojazdem i to nie jest takie super. Bo ja muszę pojeździć tym pojazdem, żeby pozabijać kilku i odblokować nim możliwość zamiany CKM-a na granatnik. Wtedy jak będzie granatnik zamiast tego ciężkiego karabinu, będzie można sobie naprawdę dużo więcej porobić. To będzie ciekawe. Amunicję regenerujemy. Aha. Dobra. Jedziemy. C1. Dwie osoby padły. Wjechałem lewiatanem. Przejmujemy ten teren. Dobra. Jedziemy dalej. Bywa. Który to teraz? Uwaga, jednostki przywiedzone rozpoczynają nalot. Dobra. Dobra, nalot, to trzeba uciekać stąd. Bo oni ten nalot zrzucili bardzo blisko.
miejsca, w którym ja się znajdowałem. Dobra, przeładujemy sobie gunę i jedziemy dalej. Jedziemy dalej tym lewiatanem. Jak jestem w pojeździe, znaczy jak jestem dronem, a nie pojazdem, w którym siedzę, niestety nie da się przejąć. Niestety nie da się przejąć danego regionu. Trzeba być w pojeździe, to nie wystarczy dron bezzałogowy. Nie, nie jechałem tym tramwajem w Katowicach, ale słyszałem o zdarzeniu. Bardzo ciekawe wydarzenie. Chłop se po prostu jechał. Całe szczęście, że to nie był jakiś taki zabójca, nie? W sensie wariat, który wsiadł, żeby przejeżdżać czy coś zrobić. Tylko to był trochę dziwny chłop. Tylko że no, wybrał nieodpowiedni sposób, żeby tą dziwność pokazał. To znaczy wsiadł gość, który wiedział, jak odpalić tramwaj, może grał w jakiegoś symulatora albo co. No i po prostu jechał i zatrzymywał się jeszcze na przystankach. To jest w ogóle dziwne, że zatrzymywał się na przystankach. Dużo ludzi mówi, że zajebisty gość, że super, że szacun i tak dalej, ale moi drodzy, no kurwa, za co szacun, że wykradł tramwaj i jeździł bez zezwolenia, narażając tak naprawdę wszystkich, w tym siebie i pasażerów oraz innych, na niebezpieczeństwo? No właśnie, no to bez sensu. Niech se uważają. Kurwa, no nie mogę sterować w ogóle lewiatanem. No cały czas jest zakłócenie. Cały czas zakłócają. Zakłócenie. Nie jestem w stanie niczym kierować. Dobra. Dlaczego nie wpadłeś na boczniaki, Sławomir? Boczniaki? A czemu? Ja nie wiem boczniaków w ogóle. A ty coś mówiłeś o boczniakach? Coś wysłałeś na Discordzie? Ale ja nie zbieram boczniaków, Sławomir. Dobra, chłopaki, jeszcze jeden mecz zagramy. O, jesteśmy już na Warszawie w ogóle. Będę kontynuował tutaj nagrywkę na archiwum. Więc była mniejsza rozdzielczość, dzięki czemu można... Znaczy nie widać przepraszam, nie widać było tych niedociągnięć graficznych. Jak sobie dom postawisz, to nie będziesz miał czasu na granie. Ale ja nie mówię o tym, że ja będę budował sam dom. Ja mogę kupić sobie, nie wiem, w jakimś szeregowcu albo coś gotowego, albo bardzo duże mieszkanie. No przecież to nie trzeba mieć swojego domu ze swoim placem. Chociaż nie ukrywam, że to jest najprzyjemniejsza rzecz, żeby mieć to, ale ktoś musi tym się zajmować. Fajnie się tak przychodzi do kogoś, nie? Fajnie się przychodzi, jak ktoś ma dom i się go odwiedza na ogródku, grillek, to się wtedy tak mówi: a ja to ci zazdroszczę, kurwa. Ja bym chciał tak jak ty mieć takie miejsce, 3-2 piętra, piwnice. No, a potem ten gość na przykład pół dnia, kurwa, nosi węgiel, robi, chodzi wokół tego, tutaj, tego. To nie jest tak. Dlatego trzeba robić dzieci, żeby dzieci szybko dorosły, a ty będziesz se grał w gry. Co tam? Co kurwa robimy? Co kurwa robimy? Ja ci powiem, co kurwa robimy. Zaraz, idziemy na A2, panowie. Także ja wam powiem, że retro
To dobrze, dobrze. Wejdźcie sobie, zobaczcie, czy nie macie pochowanych starych gier z starych konsol. Nawet na dyskietkach, jeśli mówimy o jakichś Amigach i tak dalej. Bo to jest fajnie sobie przypomnieć po latach. A ja wam powiem, że... jak macie w dobrym stanie, nieużywane, w sensie mało używane i nie potrzebujecie gotówki, to nie sprzedawajcie. Po prostu schowajcie to tam, gdzie się nie zniszczy i niech sobie leży, bo jak serio ktoś potrzebuje, różne są sytuacje życiowe. Ktoś wpadł w jakieś niefajne sytuacje, potrzebuje na szybko gotówki albo coś, no to wiadomo, że to na Allegro, na OLX-ie sprzeda. Ale jak ktoś tak mega nie potrzebuje, a był graczem i nadal jest i ma jakieś podejrzenia, że kiedyś może wrócić do tego, to zostawcie se to, niech to se leży, nie? Są też oczywiście sytuacje, w których jak nie sprzedacie teraz, no to może dana gra stracić na wartości. Ale ciężko jest określić, czy dana gra wejdzie do kanonu retro, czy nie. Przykładowo, jeżeli teraz gram i kupiłem pudełkową wersję jakiejś gry. W ogóle wersje pudełkowe to jest super rzecz, nawet na PC-tach nadal. Dlatego, że wersje pudełkowe są tańsze od PC, od cyfrowych. I pewnie wiecie dlaczego. To jest bardzo dużo powiązań. Teoretycznie, na zdrowy rozsądek, wersja pudełkowa powinna być droższa. Ponieważ ona musi być wydrukowana, musi być wypalona, musi być stworzona przez człowieka, zapakowana, potem magazynowana. To wszystko jest nakład pracy oraz produktu, który był wykorzystany. Ale dlaczego tak nie jest? Odsyłam do filmów, które są na YouTubie. Między innymi TV Gry oraz CD Action nagrali fajne filmy. Ja też kiedyś chciałem taki film nagrać, ale już sobie odpuściłem, bo już kto inny nagrał. Więc po prostu płaci się w cyfrowych wersjach płaci się za wygodę. Płaci się za to, że często gra jest przed premierą, dzień wcześniej, nawet wieczór wcześniej. Sklepy są otwarte, do sklepu trzeba jechać, trzeba to kupić, trzeba wrócić, zainstalować. Na płytach, gdzie mało kto już ma czytnik, ja w swoim komputerze już nie mam CD-ROM-u, tylko mam taki doczepiany zewnętrzny. I ogólnie po prostu się płaci, najprościej mówiąc, za wygodę. A ja na przykład jestem osobą, która lubi w markecie se wziąć to, biorę sobie jeszcze na fakturę, bo mam jednoosobową działalność związaną z tym graniem, więc se to odliczę, to nie są duże koszta, ale lubię po prostu mieć na półce taką grę, nie? I dla mnie na przykład, ja wolę po prostu w pudełku kupić, bo gra kosztuje zamiast 220 zł w premierę, ona kosztuje 180, 40 zł taniej. I jeżeli nie śpieszy mi się, żeby być jednym z pierwszych na Twitchu, który gra w tą grę, bo dzisiaj premiera, to ja sobie po prostu kupuję, wiesz, odbiór w Empiku, odbiór w Mediamarkcie, albo z dostawą. Aj, stanąłem za blisko, bo tutaj nalot zrobili. Czy to nie jest tak, że jak kupujesz pudełkową wersję, to w środku jest kod? Tak, jest kod. Teraz, jeżeli w zależności od gry, jeżeli sama gra jest gigantyczna, jest pierdolna, że się nie mieści na płytach, to dostaniesz tylko kod, a pudełko jest w celach kolekcjonerskich. Natomiast są też gry, które nadal są i na płycie DVD, i dodatkowo jest kod, czyli dwa w jednym. Ale to już jest coraz większa rzadkość, a coraz częściej się spotyka tylko kod aktywacyjny. Tak, a właśnie, bo ja o tym mówiłem kiedyś, czy ktoś z was kojarzy, czy była kiedykolwiek jakaś edycja gry, bo chyba była, że była tak duża, zaczęły się tak powiększać oczywiście te gry, że dołączyli pendrive'a, na którym była zainstalowana na przykład, czy obraz, czy nie. Bo mnie to ciekawi, dlaczego takiego rozwiązania nie wymyślili i te pendrive'y by były takie, wiecie tam, kurwa, w miarę zwykłe. Ja wiem, że cena by może była większa, że płyta jest tańsza, ale na przykład niektóre wersje, może kolekcjonerskie albo jakieś inne, a... Bo chyba na pendrive'ie nie ma zabezpieczeń, chyba jak zrobić, co? No ale w sumie nie wiem. Dobra. Ja sobie tutaj postawię claymory, ponieważ oni tu mogą podejść. Uwaga na claymora! Z dwóch stron.
To jest takie dosyć nietypowe miejsce, ponieważ patrzcie, jak tutaj dam Claymora, to zawodnik, który wejdzie na tego z tej strony, to zrobi coś takiego. Nie będzie chciał wchodzić środkiem, tylko podejdzie od razu ciul i będzie chciał tutaj ucieknąć pod mur, nie? Czyli ciul się wdupi w tego Claymora, o. Atakować cel B2! Dobra, idziemy na B2. Jezus Maria, dostałem wylewu. Dobra, poczekajcie. Czego się nie spodziewają? Kurwa, dużo krwi! Dostał w nogi. Nie bać, nie bać, nic się nie bać! Ty, a ostatnio mi w ogóle, wiecie co? Ale to mówię serio, to była serio opinia, to nie jest wymyślone. Naprawdę widziałem komentarz osoby, która jest medialna. Tylko ja wam dokładnie powiem, kto to jest, bo ja muszę znaleźć, tylko powiem wam wstępnie. Widziałem komentarz osoby, która oglądała między innymi grę wojenną z polskim dubbingiem i doczepiła się do tego, że w grze żołnierze co trzecie słowo przeklinają, że kurwa napierdalać ich, rozjebmy ich, nie? I powiedzieli, że tak nie można, ale nie przeszkadzało im to, że tam łeby odpadają, nie? Że tam flaki się wylewają z ciał. To nie, tylko kurwa nie można tak, i że jebać ich, kurwy pierdolone. Nie no, nie można, no. Nie, to nie. Słowo boli. No piękna historia, dobrze opowiedziana, no tak, no. To jest Warszawa, tak moi drodzy, to jest WW3 i to jest Warszawa. Kto jest z Warszawy, no to nic mogę tylko mu powiedzieć, bardzo mi przykro, że tak się wylosowało, ale cóż, no tutaj jest Pałac Kultury, który wygląda tym piękniej i im go mniej jest. Także najlepiej jakby można było go rozpierdolić w tej grze. Natomiast chodzimy tutaj po tych złotych tarasach i tak dalej. Wszystkie te lokacje, które są tutaj wokół, są odwzorowane, przynajmniej starali się odwzorować jeden do jeden, czyli po prostu te budynki, które tutaj są, one są bardzo podobne, ale wiele tych budynków ma pozmieniane nazwy ze względów na prawa autorskie, hotele mają inną nazwę, ulice mają jakieś inną nazwę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast fajnie się biega po takich mapach, gdzie fajnie się biega po mapach, które znacie z prawdziwego życia. I dlatego tutaj Berlin jest, ta Moskwa, jak ktoś był w tych miejscach, tak samo Warszawa i tak dalej. To jest spoko. Natomiast, dlaczego tak rzadko używa się prawdziwych miejscowości, takich jak w tej grze? Bo tak ktoś mówi, kurwa, nikt nie wpadł na to, żeby zrobić prawdziwą lokalizację? To pierwsza gra, WW3, Polacy na to wpadli z Gliwic? Nie. Chodzi o to, że prawdziwe lokacje, prawdziwych miast... Co tam? Oryginale 1 do 1 się nie nadają, nie są urozmaicone na tyle, żeby były ciekawą mapą. Tworzenie map i projektowanie, żeby była ciekawa rozgrywka, jest czymś innym niż po prostu zeskanowanie trójwymiarowo tej mapy. Często one są zbyt nudne, czyli jest za mało przeszkód, są to takie rynki, otwarte place, gdzie nie ma się gdzie schować. Dlatego w grach bardzo rzadko używa się dokładnych odwzorowań map, ale to nie jest powód. To, że się nie odwzorowuje dokładnie, jest też bardzo często związane z różnego rodzaju jakimiś problemami autorskimi, czyli wiele razy było, że ktoś odwzorował kurwa jakieś miasto i później tam jak rozwalali coś w tym mieście, to się ktoś dopierdolił, że ej, ale to nie można tak, bo to jest tam niszczenie wizerunku, plus jeszcze ktoś kiedyś odwzorował jakiś hotel czy sklep, to nie, bo wystrzelacie czołgiem do sklepu, to tak nie można i dlatego starają się po prostu nie używać zbyt często prawdziwych lokacji, nie? Yeah.
Znaczy, w tej gierce w ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale na przykład jest tutaj bardzo dużo, bo to jest Warszawa, no to wiadomo, tutaj będą wszystko polskie. Są także komunikaty, jest z dworca centralnego komunikat, że jest wojna i tak dalej, bla bla bla. Natomiast fajne są, że w niektórych miejscach, różnych map, nie tylko właśnie Berlin, Moskwa, Warszawa, są takie easter eggi poukrywane troszeczkę. Czyli widać, że twórcy są po prostu też ludźmi, którzy ogarniają kuwetę, jak to się mówi. Czyli znają memy, są w internecie od dawna, więc używają różnego rodzaju takich fajnych tutaj poukrywanych znaków. Ja sobie zrzucę w ogóle, tu jest coś takiego, moi drodzy, jak Bayraktar, ale to nie jest Bayraktar, to jest Mephisto. Jakbym tutaj widział teraz pojazd, to mogę na niego zrzucić. To znacie też z Call of Duty. Ale myślę, że w ogóle to jest miejsce, pod którym jesteśmy, tutaj pod pałacem. To oni dodali... No we. To nie ja. To ktoś mnie zajebał. Po prostu tak zrobił nalot, nie? Już wam pokażę zaraz. A, i teraz jest zakłócanie. Nie mogę użyć mojego specjalnego tego. No właśnie, udupili mnie. Ale patrzcie, co zrobimy. Zrobimy coś takiego. Położymy się tutaj, albo nie. Musimy się położyć w takim miejscu, gdzie my... Co to tam, kurwa, krzyczy? Dobra, położymy się w jakimś ciulatym miejscu. I teraz zrzucimy ten nalot, siódemkę, i patrzcie. Patrzymy, gdzie jest jakiś czerwony pojazd. Pojazdy są tutaj tylko wtedy, kiedy inny gracz go zreportuje, czyli musi go tam oznaczyć, nie? I on przez kilka sekund jest widoczny. Jak widzimy, widać nasze oczywiście, tutaj jakiś nalot jest, tutaj nic nie ma więcej. Tu się wbiją, że jest czerwony. Nikt nie widzi żadnego pojazdu póki co. Ale, o, tutaj jest trzech, patrzcie, co zrobimy. Patrzcie, kurwa, pa! Pa, 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 pa! Kurwa, to są złote tarasy! Ja pierdolę w dach! I zapomniałem, że tam jest ten dach. Ta bomba wychodziła ze złotych tarasów. Atakować cel Bravo 2. To, żem zdupił nalot, ale możemy użyć szóstki. I szóstka daje zakłócenie obszarowe, czyli w tym obszarze, gdzie ja zakłócę, nie można na przykład takiego nalotu użyć, albo w ogóle elektronika nie działa. I tu jest ich czterech, to ja tutaj zakłócę i dostanę też punktację dodatkową za to, że ich zakłóciłem. I wtedy, jak się zakłóca, to można wchodzić w ten obszar, nie? A, w ogóle, ja mam piorun, czyli jak widzicie, mam tą wyrzutnię polskiej produkcji, która taką furorę zrobiła teraz na wschodzie, na Ukrainie. I się wszyscy podniecili, walili konia, że Polacy potrafią zrobić jakąkolwiek broń. No. I to są drony, które tu latają. Poczekajcie. Nie, dobra, nie mogę tego teraz użyć. Dobra, podejdźmy sobie tutaj pod B2. Słuchajcie, dowiedziałem się w ogóle coś mega fajnego. Nie, nie przeszło przez szkło. Wiesz co? Można to, Karioner, można to obronić tym, że trafiłem idealnie w zbrojenie między szkłem. I tam, z racji tego, że Polacy zrobili taką gigakonstrukcję, to jest nie do przebicia. Dokładnie. Ej, ja teraz pójdę pod dworzec, wam coś pokażę. Patrzcie, bo zakłócają nas, nie? Idziemy sobie pod dworzec, bo tutaj jest czołg. To jest chyba Anders. Nie wiem, czy to jest polskiej produkcji. Ale to jest... Anders jest prototypem jakimś, który został chyba pokazany kiedyś tam, dawno temu, i on nadal nie jest produkowany. Nie wiem, wiem, że Leviathan też jest takim prototypem drona bezzałogowego, który z Polski wychodzi, ale... Patrzcie, to jest w ogóle beka, bo oni tutaj... więc tak... Proszę, to nie jest PKP, tylko TNR. Zapowiada się dobra podróż, moi drodzy. Nie wiem, co to jest tanie... Kurwa, co to może być za skrót, TNR? I teraz tak. Tu jest Chanel No. 5. Czyli, wiadomo, kanał, nowy kanał.
że Chanel, odkryj zapach z kanału. Wiadomo. Tutaj są reklamy tak jak jest w tym, w Złotych Tarasach, tylko tu są pozmieniane. Możecie zobaczyć, czy rozpoznajecie. MJC. To jest chyba jakieś multikino, czy cinema... No, kurwa, nie wiem, ja tam nie chodzę do kina. Ale wygląda mi jak jakieś Cinema City, czy coś. To jest Mars X, czyli Saturn chyba. Diaquiri... Nie wiem. Dep Magazine. Farm 51 to wiadomo, to wydawca gry. Także możecie... Mów. Comedy Central logo? No nie wiem, tu jest miks wielu rzeczy. Twoje nogi, Robolu. Ta, twoje nogi, Robolu, trzeba biegać. Ja, Agentur für Arbeit. Das stimmt. Aber warum? Warum in Warszaw? I teraz tak. Ten dworzec nie wyglądał nigdy piękniej, moi drodzy. Nigdy nie wyglądał piękniej. Tu jest przynajmniej świeże powietrze teraz wpuszczone. O. A tu nie wiem. Ja myślałem, że to jest pierwszy sznuk, który prowadzi jeden z 10 ten, ale to jest... Janusz Szczypiorek kandyduje. To jest Mariot to? Dobra. Prosimy o udanie się do miejsc ewakuacji wyznaczonych przez miejscowe władze. Powtarzam, alarm powietrzny dla Woli, Bielan, Pragi. Powtarzam, alarm powietrzny dla następujących dzielnic. Wola, Bielany, Praga. Kurwa mać! To mi nie jest potrzebna wojna, ja się sam zajebię. Jest niesamowite. No nie, no nie wytrzymam, no. Zaraz mnie rozdupi. Dobra, słuchajcie, bo to jest do 5000 punktów. U góry już mamy 4200 albo 10 minut jeszcze zostało, więc chwila, moment i kończymy tą mapkę. Pa, pa, pa. Cieszę, zaraz się, par, zaraz będzie gadał, że kradziony alert. Kradziony alert z Wiedźmina. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Adrian 0608. Dzięki za Prima. Czy jeszcze jeden? Ja nie wiem, fajnie się biega, powiem szczerze. Co tam? A nic. Tu bamboleo. Naboje! Tu nie można zrzucać? Drona? Wracamy! Dobra. Nigdy nie będziesz tak męski jak twoja stara! Co?
Siema! Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Masz to za taką skrzydłę. Wol jak skurwesyn! Masz, dziękuję ci bardzo, witam w gronie subskrybentów po raz pierwszy, rozumiem, tak? To siema, dziękuję za wsparcie po raz pierwszy. No i mam nadzieję, że wpadniesz jeszcze z takim prezencikiem nieraz, co? Zobaczymy. Czy Warszawa podczas wojny ma tyle samo dziur, co normalnie? Kurwa, nie wiem właśnie. Ale żem wlazł bezsensownie. Czołg. Zespawnuje się na czołgu. Ale on nie ma niestety wieżyczki strzelniczej, tylko ma wzmocnienie dodatkowe. Wiecie co? Bo jest końcówa. To ja spróbuję tego... O kurwa. Moment. Zrobimy tak. Spróbuję lewiatana ogarnąć. Kurwa, znowu mi... No i znowu mi zakłócili, no i nic nie mogę zrobić. Nie wiem, wiesz, jak głośno było w Zabrzu, bo był... patologia tam była, widziałem dym nad stadionem, konwój z 30 zastępów policji. Ja nie chodzę na mecze, dlatego ja się boję chodzić na mecze. Ja to mówię, ja wam mówię zupełnie szczerze, że ja nie chodzę na mecze polskich lig. Co najwyżej mogę iść na jakiś międzynarodowy mecz, ale taki mecz zwykłej ligi nie chodzę, bo ja się po prostu boję, no i się boję, że pójdę sobie kibicować, a dostanę niepotrzebnie, kurwa, jakąś petardą, albo gazem, albo jakimś kamieniem czy nożem, no i tyle, no. Ja nie chodzę na te mecze, mam wyjebane w te polskie drużyny, bo... To inne problemy były. Ja pamiętam od dziecka, kiedy pamiętam, kiedy kibicowaliśmy i miałem koszulkę, szalik i chodziłem się bawić na mecze, to musiałem się bać i chodzić jakimiś okrężnymi ścieżkami, żeby nie iść przez region należący do kiboli z innego miasta. No pojebane. A myśmy mieli po 13 lat. To i byliśmy uczeni przez rodziców, że musimy uważać, bo jak tam pójdziemy, to nas dzieci, kurwa, ukradą nam szalik. Masakra, nie? Tragedia z tym jest.